Cię pochwalony Jezu Chrystus. Witam Was, drogie dzieci, witam wszystkich dorosłych. Naprawdę serce rośnie wtedy, kiedy widzi człowiek, ksiądz, osoby świeckie, że tak pięknie potraficie teraz, podczas naszych rorad, ale też i w niedzielę podczas mszy, która msza święta o godzinie 15, tak pięknie potraficie odpowiadać na te dialogi z kapłanem, jak również pięknie śpiewacie. To jest właśnie to, że jesteście już świadomi, z kim się spotykacie, dla kogo śpiewacie. Nie dla księdza, ale dla Boga. A już wiemy, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli, więc pamiętajcie o tym zawsze. Moi drodzy, my podejmujemy pewien trud, pewien wysiłek, żeby odkryć wielkie tajemnice. Wielkie tajemnice, które są w Kościele, które się dokonują w Kościele, które się dzieją w Kościele. Odkrywamy pewne skarby. Czyli trzeba podjąć trud. Zgadza się? Bo trzeba pomyśleć o tym, że dzisiaj mamy znów roraty. Trzeba z domu wyjść, podjąć trud wędrówki, przyjść tutaj, swój czas poświęcacie. Zobaczcie, tam gdzie jest trud, tam gdzie jest poświęcenie, tam gdzie jest pewna ofiara, tam rodzi się Bóg. Tam przychodzi Pan Bóg. Pamiętacie historię w Egipcie, kiedy Izraelici ciężko pracowali w Egipcie? To był trud, było ciężko. I Pan Bóg interweniuje, Pan Bóg przychodzi, Pan Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli do wolności. A zobaczcie, a Matce Bożej było łatwo? Też miała trudności. Kto jej uwierzy, że to Duch Święty stąpił na nią i to ona po prostu poczęła z Ducha Świętego? Przecież święty Józef nawet nie znał Ducha Świętego. Pojawia się trud i rodzi się Jezus. Więc trudy są nam czasami potrzebne, żebyśmy doświadczyli Pana Boga. Po drugie, zobaczcie, my jesteśmy w świątyni. Taka nazwa od słowa święty. Piękny, święty. Zobaczcie, jak chcemy na przykład mieć dużo siły, to niektórzy chodzą na siłownię. Ale jak chcemy być święci, to mamy przyjść do świątyni. Bo tu jest najświętszy Bóg. Święty, święty, święty. Czyli najświętszy. A z kim przestajesz, takim się stajesz. Dlatego do świątyni, kochani, trzeba przychodzić. Żebyśmy byli święci. Ale powiedzcie mi, dlaczego niektórzy do świątyni nie chodzą, nie uczestniczą we mszy świętej? Jakie mogą być powody, że ktoś tutaj nie przychodzi? Przestali wierzyć w Pana Boga? O właśnie, kochani, wiara. Pan Jezus powiedział, nieustannie módlcie się o wiarę. Panie, przymnóż nam wiarę. Więc o wiarę trzeba też Pana Boga prosić. Jaki jeszcze może być inny powód, że niektórzy nie przychodzą na mszę świętą? Że nie poznali Boga. O właśnie, kochani, trzeba Boga poznać. Dlatego spotykamy się w kościele, na katechezie, w szkole. Dlatego, zobaczcie, Pan Jezus pozostał w świątyni, jak miał 12 lat. I pewnych rzeczy nie rozumiał, jako człowiek, jako dziecko. Dlatego pyta nauczycieli, pyta uczonych w prawie, żeby mu wytłumaczyli, jako człowiek pyta. My też pytajmy rodziców, księży, siostry zakonne, katechetów, żebyśmy jak najwięcej mogli Pana Boga poznać. Na ile oczywiście się da Pana Boga poznać. Co jeszcze? Jaki może być inny powód? Przecież nie ma czasu. O właśnie, co nie z tym czasem? Zakochani czasu nie mierzą, mówimy, prawda? Jak ktoś Pana Boga kocha, to znajdzie czas. Bo czas to miłość. A skoro miłość, a Bóg jest miłością, to czas powinniśmy znaleźć. Bo z każdej sekundy kiedyś będziemy rozliczeni. Tak jest, więc poświęćmy czas dla Pana Boga, bo On z pewnością do nas kiedyś wróci z podwojoną siłą albo z potrojoną. Pamiętajcie, że niedziela bez mszy to nie jest niedziela. Jaki jeszcze inny powód? Że mu się nie chce. O właśnie, kochani, nie chce mi się na przykład czasami iść. Ale w życiu nam się wiele rzeczy nie chce. Czy na przykład rodzicom się chce iść do pracy nieraz? Nie. Ale się mobilizują i idą. A na przykład do szkoły. Czasem nam się też nie chciało chodzić. Teraz troszkę to inaczej wygląda. Ale się mobilizujemy i idziemy.
będziemy. Więc trzeba się, kochani, zmobilizować i przyjść na mszę świętą. Więc ten argument czasami się pojawia, ale możemy go również jakoś tam pokonać. Jakie jeszcze inne są argumenty? Na przykład ktoś będzie miał ulubiony program i nie pójdzie. O właśnie, kochani, taki bożek, na przykład komputer, prawda, że my stawiamy na pierwszym miejscu nie Pana Boga, ale coś innego. Więc, kochani, trzeba sobie uświadomić, kto jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Jeżeli Pan Bóg, to na pewno pokonam to, że czasami włączę telewizor, komputer, zostawiam, wyłączę i idę do kościoła. Co jeszcze może być takim powodem? Zapomnienie. Zapomnienie. No, czasami się zdarza, że zapomnimy o tym, że na przykład jest niedziela, chociaż to się rzadko zdarza, bo mamy wolno od szkoły, od pracy, ale czasami no, się tak słyszy, że tylko już zapomniałem iść do kościoła. Więc trzeba sobie przypominać nawzajem, poprzez nawet SMS-y, zapytać koleżankę czy kolegę, byłeś na mszy świętej w niedzielę, przypomnieć. Jaki jeszcze inny powód? Ktoś zapomniał, o której godzinie jest msza święta. No właśnie, ale mamy internet. Możemy sobie na przykład wejść na stronę parafii naszej czy innej parafii i sobie sprawdzić, o której godzinie są msze święte. I jeszcze jakiś inny? Choroba. O, choroba, tak, właśnie. Kochani, choroba nas usprawiedliwia, bo nikt z łóżkiem do kościoła raczej nie pójdzie, prawda? Dlatego możemy sobie oglądnąć mszę świętą, uczestniczyć w niej, może nawet nie oglądnąć, ale uczestniczyć w niej tak, jakbyśmy byli w kościele duchowo, a to jest choroba. Człowiek się źle czuje, no musi zostać w domu. Kochani, czasami lenistwo. Lenistwo jest grzechem głównym, trzeba lenistwo pokonać. A ktoś mówi tak, księdza, czy trzeba chodzić do kościoła? Przecież ja jestem taki dobry. To po co mam iść na mszę świętą? To, kochani, tak mi jest, powiedzcie. A masz w domu rower? Ma. Rower ma koła? Ma. A potrzebna jest kierownica? Tak. Pani, to trzeba być i dobrym, i chodzić na mszę świętą. Tak w rowerze. Są i koła, i potrzebna jest kierownica. Więc i to musi być, prawda? Więc musimy się zmobilizować, żeby na mszę świętą chodzić. Pamiętacie taką przypowieść Pana Jezusa, który opowiedział, że był król, zaprosił na ucztę różne osoby, wszystko przygotował za darmo, można było przyjść. A ludzie po prostu odrzucili zaproszenie. Nie przyszli. Bo ktoś miał interesy do załatwienia, ktoś pracował, ktoś miał wiele spraw innych na głowie i kochani, wtedy Pan Jezus mówi tak, że trzeba to zaproszenie przyjąć i wykorzystać, bo później będziemy tego żałować. Msza święta jest polisą na życie wieczne. Pan Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ciało spożywamy właśnie na mszy świętej w świątyni. Dobrze, moi drodzy, idziemy dalej. Już znamy dużo części mszy świętej. Ostatnio ksiądz Mariusz mówił właśnie o Komunii Świętej, jak przyjmujemy Eucharystię, Komunię Świętą, a komunia znaczy zjednoczenie, wklejenie, zespolenie. Jezus jest we mnie, ja się razem z Nim łączę. Ksiądz Mariusz mówił również o lampce wiecznej. Zobaczcie, ona jest u góry, tutaj troszeczkę wzmocnimy nasz sygnał lampki wiecznej i Pan Bóg nas tak bardzo kocha, że On, kochani, to jest tak, aby serce Jego pulsowało, i nas zaprasza. Jego serce bije dla nas. On jest tutaj obecny. Co zrobili, kochani apostołowie, jak Pan Jezus rozmnożył chleb? Co zrobili apostołowie? Rozdali. Rozdali, tak jest, uczniom, wszystkim słuchającym Pana Jezusa, ale później, kiedy spożyli już wszyscy chleb, co to się wydarzyło? Zebrali wszyscy. Pięknie, Aniu. Zebrali wszystkie okruszki do koszów. I tych koszów było aż 12, a w innym fragmencie 7 koszów. Po tym rozmnożeniu chleba było więcej. Kochani, zobaczcie, kiedy wy przyjmiecie Komunię Świętą, to my, kapłani, też zbieramy te wszystkie okruszynki. Dlatego nieraz widzicie ministranta z pateną, z takim talerzykiem, żeby żadna okruszynka nie spadła na ziemię. Ale my przechowujemy Pana Jezusa, Jego ciało, tabernakulum. Już o tym wiemy. Tabernakulum. Co oznacza, to się tłumaczy namiot. Izraelici, kiedy szli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, rozbijali namiot. I w tym namiocie była taka potężna skrzynia. Arka Przymierza. To była najświętsza rzecz dla Izraelitów.
Więc, moi drodzy, my też przechowujemy najświętszą rzecz dla nas, ludzi wierzących, w tabernakulum. Ponadto, moi drodzy, koło tabernakulum jest takie małe naczynko z wodą. Kiedy ksiądz udziela komunii świętej i wraca po komunii świętej, to może się zdarzyć czasami, że jakieś drobinki, okruszynki są na palcach. Dlatego zanurza ksiądz w tym naczynku tam koło tabernakulum swoje paluszki, żeby po prostu te wszystkie okruszynki się rozpuściły w tej wodzie. Bo chodzi o to, żeby uszanować, uczcić to, co właśnie jest nawet najcenniejsze, to, co jest w tabernakulum. Moi drodzy, czasami się zdarza tak, że mamy nabożeństwa w Kościele, mamy adorację. Dlatego wykorzystujemy do tej adoracji, tu poproszę teraz lektorów o podejście i pokazanie nam takich dwóch rzeczy, które są związane z Najświętszym Sakramentem. Zobaczcie, tutaj mamy monstrancję. Przed chwileczką w monstrancji było obecne ciało Pana Jezusa. Więc monstrancja to jest właśnie takie naczynie, gdzie przechowujemy ciało Pana Jezusa, żebyśmy mogli Go uwielbiać, adorować. Zobaczcie, czasami się zdarza tak, jak są narzeczeni, zakochani, to oni bez słów czasami wpatrują się w siebie, bo się kochają. Jak kochamy Pana Jezusa, to potrafimy bez słów wpatrywać się w Jego oblicze. Co jeszcze, kochani, mamy w tabernakulum? Tabernakulum jest kustodia. Zobaczcie, jak teraz tutaj nie ma Najświętszego Ciała Pana Jezusa w monstrancji, to przechowujemy w kustodium, takim naczyniu specjalnym, które się znajduje w tabernakulum. Ale czasami się zdarza, że są osoby chore, które też chcą przyjąć ciało Pana Jezusa. I dlatego my, kapłani, niesiemy w takiej specjalnej takiej torbie, takiej torebce, Najświętsze Ciało Pana Jezusa. Idziemy do chorych. Wiele osób, jak widzi księdza, to przyklęka, przeżegna się na dwa kolana, na jedno, bo wie, że idzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem. W takiej właśnie bursie idziemy do chorych. Tak właśnie, moi drodzy, niósł do więzienia nasz taki patron, Tarcycjusz, komunię świętą, za to został pobity i zmarł. Moi drodzy, co my jeszcze mamy? Czasami jest napis na tabernakulum IHS. IHS. Ja spytam, co to oznacza to IHS? I ja wam przeczytam, że to znaczy Jezus Hominum Salvator, czyli Jezus Zbawiciel Człowieka. Albo Jezus Chrystus Zbawiciel, czyli Jezus Chrystus Salvator. Ale kiedyś Konstanty Wielki w 312 roku miał sen i przyśnił mu się Pan Jezus, krzyż, i na tym krzyżu był taki napis In hoc signum. Czyli było to, kochani, przetłumaczone w tym znaku zwyciężysz. IHS. Jezus Chrystus Zbawiciel. Tak sobie zapamiętajmy. Zbawiciel człowieka. Ale się również zdarza, że nieraz mamy na tabernakulum, kochani, rysunek. Co ten rysunek przedstawia? Łabędzie i małego i węży. I to jest pelikan. Pelikan, który, zobaczcie, krwawi, ale karmi tą krwią swoje pisklęta. Jest taka legenda, że właśnie pelikan, kiedy chce karmić swoje młode pisklęta, to rozrywa swoją pierś i krwią karmi pisklęta. A druga legenda mówi o tym, że kiedy wąż zakradł się do gniazda i chciał po prostu zabić pisklęta i to się mu udało, to wtedy nasz pelikan tą swoją krwią pokropił te pisklęta i one ożyły. I kochani, od starożytności nieraz te pelikany właśnie są jako symbol Chrystusa. Ten pelikan, który swoją krwią karmi pisklęta. Tak, Jezus Chrystus karmi nas swoim ciałem i swoją krwią, żebyśmy ożyli, żebyśmy żyli. Dobrze, to teraz posłuchajmy. Co takiego wydarzyło się w życiu naszych bohaterów
których znamy już z naszych rorad. W tym dniu Maciek postanowił zrealizować zadanie domowe, jakie otrzymali wszyscy ministranci na ostatniej zbiórce. Ich zadaniem było podzielić się radością z bycia ministrantem. Maciek uznał, że najlepszym miejscem do tego będzie skatepark, zwłaszcza, że w klasie zapanowała moda na jeżdżenie na rolkach. Maciek z kolegami z klasy świetnie się bawili pod czujnym okiem dziadka. W pewnym momencie chłopiec zauważył, że po drugiej stronie ulicy spaceruje kolejnych dwóch kolegów. Ale super, może oni też do nas dołączą, pomyślał i ruszył w te pędy na rolkach, aby przejechać na drugą stronę ulicy i zaprosić kolegów. Tuż przy drodze poczuł nagle silne szarpnięcie i zatrzymał się w miejscu. Co się dzieje? O co chodzi? Dopiero po chwili zorientował się, że to nagłe zatrzymanie to efekt mocnej ręki dziadka. Dziadku, co się stało? Ja chciałem tylko podejść do kolegów. Przecież tutaj jest przejście dla pieszych. Dziadek wskazał jedynie palcem na sygnalizator świetlny, na którym cały czas świeciło się czerwone światło. Teraz dopiero Maciek zrozumiał, co się stało. Zupełnie o tym zapomniałem. Nie zwróciłem uwagi na to czerwone światło. Patrzyłem tylko na kolegów, żeby mi nie zniknęli z oczu. Dziadku, dziękuję. Mam nadzieję, że to była dobra nauczka i będziesz pamiętał, że przy czerwonym świetle zawsze trzeba się zatrzymać. Dziadku, a wiesz, że u nas w kościele też jest takie czerwone światło, przy którym trzeba się zatrzymać? Też macie taki sygnalizator w zakrystii? No nie, bez przesady. Ale na ostatniej zbiórce ksiądz pokazał nam wieczną lampkę. Ona jest bardzo blisko tabernakulum i przypomina nam, że tam zawsze jest obecny Pan Jezus i też ma kolor czerwony. To znaczy, że przy niej trzeba się zatrzymać. Bardzo dobre skojarzenie, Maćku. Z tym nie tylko przy niej, ale przy nim. Bo ona wciąż przypomina nam o Panu Jezusie, który jest i czeka. Dokładnie tak. Jest i Jezus czeka. Moi drodzy, kto był pierwszym tabernakulum, który niósł Jezusa? Gdzie się Jezus po prostu, gdzie Jezus zamieszkał? Matka Boska. Pięknie. Maryja. Zobaczcie, dzisiaj Ewangelia o tym mówi. Matka Boża ma pod sercem Jezusa Chrystusa. I idzie, kochani, ona idzie do swojej krewnej Elżbiety, a jest pośpiechem. Czyli szybko idzie, bo tak się cieszy z tego, że ma Jezusa. My, jak przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, to też Go musimy adorować. Czy musimy? Powinniśmy chcieć Go adorować. Nawet w ciszy. Czasami boimy się ciszy, ale cisza jest potrzebna. Jeden kardynał powiedział, że cała liturgia utkana jest w ciszy. Cisza w kościele również jest potrzebna, moi drodzy. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że tak powiedziałem, że Maryja właśnie jest takim tabernakulum dla Pana Jezusa. Ona go niosła, była Jego matką, ale my też nosimy Jezusa w swoim sercu, kiedy Go przyjmujemy w Komunii Świętej. Ktoś może duchowo też przyjąć Komunię Świętą, że Jezus jest obecny w nas, ale my pamiętajmy, bo dzieci młodsze, z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej jeszcze, to nie mogą przyjąć Komunii Świętej tak bezpośrednio. Muszą jeszcze czekać, ale duchowo możemy w tym momencie powiedzieć, Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu, kiedy na przykład mama, tata przyjmują Komunię Świętą. My możemy tak powiedzieć. Więc Maryja niesie Jezusa Chrystusa do swojej krewnej Elżbiety. Chciałem wam jeszcze na koniec powiedzieć o jednej rzeczy. Że Jezus jest prawdziwy i żywy. Kochani, na przestrzeni wieków działy się różne cuda eucharystyczne. Błogosławiony Carlo Acutis, którego znacie, słyszeliście już o nim, w gazetce też można było o nim przeczytać, naszej parafialnej, on właśnie taką piękną wystawę zorganizował o cudach eucharystycznych. Taki pierwszy cud eucharystyczny, czyli gdzie hostia zamieniła się w prawdziwe ciało Pana Jezusa podczas przeistoczenia, to się dokonało w VIII wieku w Lanciano we Włoszech. Był taki ksiądz, który nie do końca miał takie wątpliwości, czy to faktycznie ta hostia zamienia się w prawdziwe ciało Pana Jezusa, a w kielichu wino i woda przemienia się w prawdziwą krew Pana Jezusa. I kochani, dokonał się cud eucharystyczny w VIII wieku w Lanciano.
Takich cudów mamy ponad 100. Warto sobie nieraz poczytać, może nawet tą prezentację naszego Carlo Acutisa obejrzeć, która jest dostępna w internecie. Ale oprócz tego, moi drodzy, również w Polsce taki cud się wydarzył. W 2008 roku w Sokółce, tam kochani, również kiedy upadło ciało Pana Jezusa na ziemię podczas Komunii Świętej, ksiądz podniósł i włożył do naczynia z wodą, takiego vasculum, o czym już mówiłem, i tam koń po pewnym czasie pojawiła się krew, zaczęto to badać, okazało się, że to jest właśnie prawdziwe ciało. Takich cudów mamy, tak powiedziałem, bardzo dużo. Nawet w 1984 roku święty Jan Paweł II, kiedy w swojej kaplicy gościł grupę z Azji i odprawił mszę świętą i później działał Komunii Świętej, nagle, kochani, ciało Jezusa Chrystusa pojawiło się w jego dłoniach. Opisuje to pewna osoba z Korei. Wtedy Jan Paweł II, moi drodzy, w milczeniu pobłogosławił tą kobietę i udzielał dalej Komunii Świętej. Taki cud jest opisany również w 1984 roku w Watykanie, w kaplicy Jana Pawła II. Ale jeszcze jedna rzecz na koniec. Są takie osoby, które potrafiły żyć tylko ciałem Pana Jezusa. W XV wieku w Szwajcarii święty Mikołaj Pustelnik przez 20 lat karmił się tylko ciałem Pana Jezusa. Nic nie jadł, nic nie pił. Ale w 1902 roku Marta Robben, to jest taka z Francji mistyczka, zmarła w 1991 roku. Kochani, kiedy miała 16 lat, pojawiła się bardzo poważna choroba. Zapalenie opon mózgowych. I ona przez ponad 50 lat, kochani, tylko karmiła się ciałem Pana Jezusa, przyjmowała Komunię Świętą raz w tygodniu. I tak żyła przez ponad 50 lat. Niech te świadectwa, te cuda również naszą wiarę wzmocnią, że tutaj jest prawdziwy Jezus Chrystus, żywy, rzeczywisty i prawdziwy.